Holandia wydaje Australii Azjatyckiego, ELHPO Azjatycki, ELHPO, zostanie przekazany australijskim władzom. Tsech Ilop, uważany za jednego z najpotężniejszych baronów narkotykowych na świecie, zostanie przekazany australijskiemu wymiarowi sprawiedliwości, zadecydował holenderski sąd. 56-letni Kanadyjczyk chińskiego pochodzenia Tsech Ilop został aresztowany w styczniu bieżący rok na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Był poszukiwany na wniosek australijskiej policji, która oskarża go o kierowanie gangiem, odpowiedzialnym za sprowadzanie do kraju aż 70% wszystkich narkotyków. Pod koniec czerwca w sądzie w Rotterdamie rozpoczął się proces o ekstradycję przestępcy, który ze względu na skalę operacji jest porównany do meksykańskiego barona narkotykowego Joaquina, ELHPO, Guzmana i uważany za jednego z największych handlarzy narkotyków na świecie. Sąd w Rotterdamie uznał, że oskarżonego można wydać Australii, gdzie czeka go sprawiedliwy proces.